Cmentarna baba była demonem snującym się nocą w okolicach cmentarzy. Rozgrzebywała groby i rozrzucała kości, zaś napotkanych ludzi łapała w swoje uzbrojone w pazury łapy i próbowała zaciągnąć pomiędzy mogiły. W średniowieczu cmentarze zakładano przy kościołach i kaplicach, często w samym centrum miasta. Płytkich grobów nie oznakowywano, zaś kwatery często zmieniały lokatorów. Porośnięty drzewami i krzewami obszar stanowił dla miejskiej biedoty przytułek, toaletę i noclegownię w jednym. Dlatego kręcenie się nocą przy cmentarzu nigdy nie należało do rozsądnych zajęć, nawet gdy nie mieszkała tam cmentarna baba.